Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku od biedaka do kozaka. Zima, jak widzicie, nastała, jedzie się ze mną Boluś. Witam serdecznie, rozgrzewkę dopiero tak, po kopercie. Widzę właśnie, że rozgrzewkę robisz, bo lekko masz przymarznięte dłonie. Lecimy z kolejnym odcinkiem, serdecznie zapraszam do Bolka na poprzedni odcineczek. A dzisiaj, jak widzicie, w końcu nasz pies poszedł na spacer i biega sobie po polu. O, tam daleko go właśnie ładnie widać. Lecimy sobie z zimowym odcinkiem, słuchajcie, lecimy ze sprzedażami. Jak widzicie, ciągniki pięknie schowane do garażu, także musimy sobie nimi wyjechać. Fajnie, bo zmieściły się dwa. Nie pomyślałbym, że MTZ razem z 30 się do tego garażu zmieszczą. Ty mordeczko, podczep sobie tura do 30. Ja miałem go odczepione właśnie, bo z turem prawdopodobnie 30 by się tutaj do tego garażu nie zmieściła. Dźwięki oczywiście sobie podgłośnimy, bo zapomniałem tego zrobić. Lecimy, słuchajcie, ze sprzedażą, można powiedzieć, wszystkiego oprócz soi. Soje zostawiamy, byleby nie było niczego. Byleby nie było niczego i byleby było dużo pieniążków. Ja sobie, słuchajcie, biorę MTZ-a, podczepię sobie go od razu do naszych dwóch przyczepek, z tego względu, że myślę, że pojedziemy najpierw chyba sprzedać sobie ziemniaczki. Oczywiście standardowo, mordeczko, weź tura troszeczkę do góry, bo odśnieżasz. A Andrzej, gdzie jest ten Andrzej, widły do Bel są tam przy stogu. Przy Belka. Dobra, dzięki za info, pozdrawiam. Tak, tam je zostawiłem, więc tam sobie leć od razu, ustaw sobie tam szczepę i możesz beleczki ze słomą, beleczki słomą możesz sobie już ładować. A my, słuchajcie, podjedziemy sobie, niech tam się zasypią ziemniaki, wtedy weźmiemy sobie Maseja i Masejem, słuchajcie, podjedziemy pod dwukołówkę i załadujemy nasze byki w ogóle, bo co mamy do sprzedaży, tak? Szczerze powiedziawszy, to mamy prawdopodobnie wszystko, bo mamy i tak, i byki, i sprzedamy, słuchajcie, też 4 krowy, które są już dosyć stare, bo mają chyba 36 miesięcy. Sprzedamy ziemniaki, sprzedamy pszenicę, sprzedamy słomę. Teoretycznie jest to 5 rzeczy, także naprawdę dzisiaj na odcinku zapierdziel, ale mam nadzieję, że dosyć szybko uda nam się to ogarnąć. Ja sobie, słuchajcie, tutaj zawrócę, postaram się jakoś fajnie wykręcić. Oczywiście pszenica oraz ziemniaki standardowo do wywiezienia na kolonie, także no nie będzie tutaj żadnej zmiany, najlepsza cena jest po prostu na kolonii i musimy sobie na ten skup tam jechać. Dobra, kurde, czy mi się to uda tutaj w ogóle zrobić? Czy mi się uda podjechać jakoś w miarę pod ten taśmociąg? Czekaj, co tu jest z przodu, że ja nie mogę, mordo, przejechać? Coś tutaj ma jakąś kolizję dziwną chyba. Słuchaj, musisz ten, a pewnie tego nie wziąłeś. To trzeba schować. Ten? Ja pójdę, schowam. Dobra, a co myślisz, że on ma kolizję jakąś, czy co? O Jezus. Mam ja... Czekaj, może ja spróbuję, co? Już. O dobra, nie, udało bo mnie się. Cofało, wiesz, bo internet. Patrz. A coś... nie, nadal co ma, nadal coś ma. Ale ty, my zawsze podjeżdżaliśmy... Coś tu ma kolizę jakąś dziwną, widzisz? A pamiętasz, jak stąd się odwyjebał? No, to prawdopodobnie to, chyba to... coś ale zobacz, teraz o lekko skręciłem w lewo i już jest dobrze. Ale kurde, przecież my blisko podjeżdżali. Tylko kurde, no właśnie, ja teraz nie będę mógł sypać prawdopodobnie, przez to, że jestem tak daleko. Ale to nie wiem, co jest. Czekaj. MTZ może ma kolizję, nie no. Czekaj, nie jeszcze spróbuję bliżej podjechać. Opa, teraz nie ma nic. Czekaj, spróbuję bliżej podciągnąć te przyczepy, zobaczymy, bo tutaj jest teraz garaż, słuchajcie, także... Także też, nie, czekaj, nie da rady chyba. Podsunę może ci ją, co? Nie, zobaczyć. Tutaj ja ci powiem, że tu będzie teraz przerąbane się wykręcać, bo ten garaż stoi, nie? Także wiesz... To nie drzwi będzie, wystarczy zamknąć trochę. To nie będzie raczej takie... takie proste. Ale nie wiem czemu ten... Czekaj, tu trzeba zamknąć drzwi. Czekaj, ja sobie tak, odczepię jedną przyczepę, muszę zobaczyć, o co tam chodzi. Odczepię sobie jedną przyczepę, nasypiemy najpierw jedną. I zaraz w razie czego nasypiemy drugą, bo no prawdopodobnie będziemy musieli pod sam taśmociąg podjeżdżać, tak jak zawsze, bo zawsze podjeżdżaliśmy idealnie, że taśmociąg był nad samą przyczepą. Dobra, zobaczymy, podczepię sobie drugą przyczepę i zaraz nie, będziemy... Nie, nie mam pojęcia, bo już powiem ci ostatnio, nie, nawoziłem, było wszystko w porządku, więc... Zaraz będziemy, słuchajcie, obczajali, o co tutaj chodzi. Ty tam sobie ładuj tą somę, nie przejmuj się niczym, mordo, bo tam prawdopodobnie dwie przyczepy przynajmniej tej samej będą, więc... Więc tym ładowaniem troszeczkę roboty dzisiaj będzie, a ja tutaj się pobawię tymi przyczepami i zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Spróbuję sobie po prostu cofnąć pod ten taśmociąg i zobaczymy, czy wtedy uda mi się tych ziemniaków nasypać. Ale zawsze ci powiem, że kurde, my za pierwszym razem praktycznie cofaliśmy, więc nie było problemu. Ty, ale w ogóle cofnąłem. Biorę uzupełni i nie działa. Masz to czasami, nie masz tego R dziwnego? Nie weź wiem, pokaż. Jo, ja mam. Co masz? Już. Mnie zbugowało się, wiesz? Aha, serio?
coś ci się bugnęło. Może ty już miałeś wcześniej też. No, ale całkiem możliwe, że już mogłem wcześniej, a przez to, że ten, że nie mogłem nasypać, to ty wystarczyło, że ty byś wsiadł w ciągnik i mi ci wcisnął to R i by działało. No dobra. Trzeba naprawić ten. Czekajcie, zobaczymy. Mamy jedną przyczepę nasypane i weźmiemy sobie od razu drugą teraz i zobaczymy, czy teraz mi się uda nasypać. No kurde, no nie, nie myślałem, że coś jest nie tak, a to wystarczyło, mówię, że Bolek wsiadł, mi gdzieś ta, to uzupełnianie tam się zbudowało. Pułkownicę ogarnąć. Tak, 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 no z tym wyładowaniem tutaj mamy małe problemy, ale no niestety tak to już jest, jak są jakieś mody, wiecie, niedopracowane w 100%, no to tak się później dzieje na serii. Dobra, załadujemy sobie drugą szczepę i potem je szczepimy, teraz przynajmniej będę wiedział, że nie ma sensu ich rozszczepiać, tylko po prostu, no kurde, co to jest za dziwna kolizja, ja pierdzielę. Ale ona już jest długi, długi czas. No patrzcie to! Ja to już... Ciągnik na dwa koła idzie. Zobaczcie. Ja ten. Tak jakby chłopiec coś tutaj ja stało. Ja to zrobiłem. No patrz! Jest. No, coś tu jest. Wiesz, że to z dupy zrobiłem tą piwnicę, bo ja myślałem, że już ją dawno wymienimy, nie? No. Musiałbym tu usiąść i jeszcze się pobawić. Powiedz mi, no? Czy ja wiesz, gdzie ja mam z tą słomą jechać? Nie, ja nie sprawdzałem ceny za słomę, w ogóle, znaczy cena na pewno jest, tyle wiem, bo sprawdzałem sobie ceny wszystkiego i powiem ci, że ogólnie ceny są zajebiste, więc cena na pewno jest dobra, tylko że musisz zerknąć dokładnie, gdzie z tą słomą jechać, bo ja nie pamiętam. Na trzy przyczepy będą, nie? Serio? No ja teraz jeszcze natura biorę, jak będę jechał, bo mam full przyczepę i więcej nie zmieszczę. Ty, znowu będziesz musiał do mnie przyjść, nie? Serio? No. Nie, sprawa, spróbuj teraz, czy będzie działać? Ja nie wierzę w to, nie? Teraz zbugowało, ale to tak już nie raz się tu coś bugowało na tej serii, więc... No dobra, to trudno, ja sobie wywiozę ten jeden transport ziemniaków, wtedy zajmę się najwyżej wywożeniem byków i krów, a ty będziesz o tym najwyżej ładował, a ja będę jeździł z tym. Powiem ci tak, przy ziemniakach zawsze tak było, że każdy jeden transport robił i to tyle, nie? Jeszcze no. Się najwyżej ostatni jak załaduje, to się po prostu przejedziesz. Dobrze, że move powera wzięliśmy, no. Będzie ciekawe włożenie, dobra. Zobaczmy, gdzie ta suma. MTZ, ja ci powiem, że on sobie ogólnie radzi dosyć z tym, z przyczepami, więc to tam raczej nie będzie problemu. Bioelektrociepłownia. O Jezus Maria, tam na samą górę trzeba jechać. Bioelektrociepłownia? Nie wiem, gdzie to jest. No, tam, gdzie wczoraj jajka zawoziłem. Czyli tam w stronę naszej łąki, czy co? Ta, do góry. No to czyli tam jest chyba w standardzie, zawsze tam jest suma do wywożenia. Tak, to tam jest wydaje. Tylko bioelektrociepłownia właśnie przyjmuje słomy, nie? Ja pierniczę, chłopie, jak ciężko mam, nie? A udało się załadować jakoś w miarę? No, chcesz przyjść zobaczyć, też na pobocze zjadę. Nie, jedź, śmiało. No co, mam 6 na dole i 4 u góry i 1 na turze. A, jeszcze jedną naturę wziąłeś? Tak, no bo ciężko będzie to wszystko. A czekaj, a policzyłeś, ile tych jeszcze jest? 3, 4... Ja mam na sobie 10, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurde, tu jeszcze jest ich. Jeszcze dwie przyczepy przynajmniej będą, mordo. No, dlatego tak właśnie mówię, że... Tak jak zawsze mówimy. To jest rekordowa słoma. No tak jak zawsze mówimy o tych rekordach, to prawdopodobnie tutaj w tym sezonie jest rekord słomy na tej serii, nie? Tak no, mi się wydaje. Nie, no na pewno, my zawsze woziliśmy co je. Przecież kiedyś to my dwukołówką potrafili zawieźć na dwa razy. No jo, to było mordo tam wiesz, z jednego czy z dwóch pól słomy tylko tak, a tutaj wiesz. Przez te wiesz dzierżawy, przez to, że robimy słomę też z soi. No to kurde, zrobiło swoje i naprawdę teraz zbieramy jej bardzo dużo i sami zresztą zaraz zobaczycie, że za tą słomę są naprawdę fajne pieniądze i warto tą słomę zbierać, że ta sieczka tutaj by nam za dużo nie pomogła, bo ktoś tam pisał, że w przyszłym sezonie mamy zrobić jakieś pola na sieczkę. Ja wam powiem, że póki mamy tak mało pieniędzy i póki ten nasz zarobek jest taki znikomy, można powiedzieć, to ja wolę, żebyśmy zarabiali ze wszystkiego, co jest możliwe, a sieczkę będziemy mogli sobie robić gdzieś tam ewentualnie w przyszłości, nie? No ogólnie faktycznie, gdzieś tam się nie dziwię też ludziom, bo mało który rolnik, jeżeli ma pola, to sprzedaje słomę, nie? I w takich znacznych ilościach, tak jak my tutaj mamy. Więc też się nie dziwię, że woleliby sieczkę, bo wtedy byśmy nie musieli przynajmniej dawać, nie wiem, tam nawozu jednej dawki czy obornika na to pole, nie? No tak, no to prawda. Nie wiem, można by było, jeżeli tak dalej będzie, to też nie ukrywam, bo faktycznie tam zrobić dwa pola tylko na przykład na sieczkę to nie jest źle, nie? To nie ukrywam, że można sobie wrzucić tego moda tutaj, niech on sobie będzie. Można jak najbardziej, czemu nie? Bo przecież mamy sieczkarnię w tym, więc spoko, nawet już tą, wiesz, kupią soję teraz, nie? No. Robić chociaż sieczką i zrobić jedno pole zboża sobie na sezon i to już tyle. Ale mordeczko, te ziemniaki ciężkie w tym sezonie, nie? No, nie pytaj jaka suma jest ciężka, 8 na godzinę jadę. Ja jadę 2. No, mówiłem, że mu power. Chłopie, w jednym momencie traktor się podskoczył, nie? To myślałem, że wał pękł.
Przecież mordeczko mówiłeś, że MTZ sobie bardzo dobrze daje. No jakoś tak, nie wiem, jakoś tak mi się działo. Ja chyba z jedną przyczepą jednak nim jeździłem, a nie z dwiema, nie? Tak mi się wydaje teraz. Ale nie, no idzie. Jeje źle. Najgorsze jest to, że jeszcze pszenicy trzeba będzie wywieźć, chociaż teraz tak myślę, że pszenicy jest jeden transport tylko, nie? Bo pszenicy mogą. To jest 15 ton? No to zostawimy resztę, no nie będziemy brali. Bo to jest 14660, ja biorę na jeden transport. No to jeden transport wywieziemy, a resztę zostawimy pszenicy. No, ja nie, tak powiedziałem tylko, że te 15 ton jest, nie, ja nie wiem. Jest, 15 albo nawet 16. Tak strzeliłem po prostu z poprzedniego sezonu. No dawaj MTZ, kurwa, ja mu z piątki na szóstkę chłopię, mu obroty do zera. Przepraszam bardzo, ja nie chcę nikogo obrażać, ale... No dobra, właśnie zjem belki jak coś. Ej, gdzie pieniądze? Co? Aha, zajebiście, sąsiad prasował. Pieniądze wszystkie dostał. Serio? Dobra, chuj, ja ten. Ale nie wszystkie. Przepę... Nie wiem, no ja nie mam ani jednego tego. No i teraz ciekawe, ja pierdzielę, czy to sąsiad dostał, czy tamtym, kurwa, łochudra, co nam pasę pożyczył. No to nic, mordo, jak pojedziesz z jeszcze jedną przyczepą, no. To zaraz będziemy wiedzieli, ile... Ale wiesz, nie wiem, czy Tanasowi trzeba pieniądze zabrać, czy nie. Zabierzemy mu, nie będziemy... No nie, no, ale to kurwa, a co nam on prasował? Co? Ale pizza z tymi belkami, prasa jest kupowana na następny sezon. Ty, mordo, zabierzemy mu pieniądze. Nieważne, czy to on dostał, czy tamten łochudra. Ogólnie to ma to ID powinniśmy mieć, nie? Do belek. To co mieliśmy zadane na po sąsiedzku. No dobra, ale mordo, my w przyszłym sezonie już kupujemy prasę, więc tam się nie przejmuj. Już będziemy prasować swoje belki, już nie będziemy musieli nikogo prosić. Sąsiadowi pospytam się, czy możemy mu w zamian za dość uczynienie naprasować trochę sumy i nic mu nie powiemy, że pieniądze do nas przyszły. Dokładnie, ale teraz mówię, jak wywieziesz tą jeszcze jedną przyczepę, to sprawdź, mordo, ile ten, ile... sprawdź, ile dostali pieniędzy. Ale kto tam dostał? Nie. Czy ta nas się łochudra? Znaczy ja sprawdzę poli tobie, nie? Samemu. Po czym sprawdzisz? A policza, no też możesz policzyć w sumie ile pieniędzy. A, dobrze, że Janku tutaj z nami jest i mówi, że on wszedł pod escape'em i zobaczył sąsiada, ile mu kurwa pieniędzy doszło, jeżeli w ogóle doszło. Bo ty powiedz mi, na którym gospodarstwie to była ta prasa? Na Cygal Company czy Giergieniu? Kurwa, nie wiem, Janusz to był chyba. No i kurwa, nie mam takiego gospodarstwa, czyli prawdopodobnie zbankrutował przez naszą sumę. Nie wiem, bo część nam pracował w sumie Tanas. Ty, ale Tanas nam sumę nie robił. Teraz na pewno? Nie. Wszystko mi robiliśmy. Ale on robił tylko belki siano, nie? Tak, on robił tylko siano. Dobra. To tam jak Giergien już to zarabia, my sobie po prostu pieniądze zaraz ten. Tak, dokładnie. To zaraz to zobaczę wszystko. Kurde, myślałem, że dowiem się, ile dostajemy za jedną szczepę tego słomy, a widzę, że się... Zaraz się dowiesz, jak drugą zaduję. Wydawało mi się, że 33 tysiące litrów chodzi mi na przyczepę. Myślałem, że powiesz, że 33 tysiące dostaniemy za jedną szczepę, bo słoma podrożała w tym roku. Ja pier... Ale by było co? Byśmy byli... Bo do okrywania truskawek ją biorą. Od razu... Kurwa, tu wymuszenie poszło, bo znowu jakieś weselicho jechało. Jesteś, dobra. Kurwa, dopiero pod górą, czy co? Nie, wracam już. Ja teraz, wiesz co, podjadę i podjadę może pod pszenicę się zasypać, pełen zestaw. Nie wiem, czy tam będę musiał się rozszczepiać, teoretycznie powinienem się jakoś w miarę chyba wykręcić i ustawić tam pod ten wysyp, nie? Powinienem się wykręcić, wiesz, o wiesz odkąd? Od wiesz, tyłu, mordo, nie? Od gospy, nie. Od gospy? Czekaj. Tylko, że czy tu od się złamiesz? Od gospy ja się chyba nie wykręcę, mi się wydaje. To lepiej byś miał. Choć później, no, później to byś musiał na rondzie zawinąć. No ja, możesz tak zrobić. Że co? Możesz od tyłu. Tak zrobić. Przyjeżdżasz od tyłu, jak od tyłu przyjedziesz, to od razu pod ścianę się trzymaj się tak, przy ścianie i dojedź do ronda, przy rondzie, przy chałupie, przy płocie, zawiń rondo dookoła, całe i wyjedź znowu tyłem, nie? No, tak chyba będzie trzeba zrobić. Chociaż i tak podejrzewam, że tam będzie ogólnie problem, żeby się ustawić idealnie pod ścianę, no zresztą zaraz zobaczymy, bo już jestem tutaj na polnej z tyłu za nami, więc zaraz będę widział, jak to pójdzie. Ale śniegu najebało. Nasypię sobie teraz tą pszenicę i myślę, że chyba ty, mordo, pojedziesz z nią, a ja się zajmę tutaj z tym wywozem naszych zwierząt. Jak będę miał sumę pełną, jedziesz, czy... Mogę pojechać, tak, bardzo chętnie też pojadę z jednym zestawem ze słomą. Mówię, dzisiaj taki miszmasz sprzedażowy, jak to co sezon bywa, tylko że u mnie ostatnio dawno nie było zimowego. No właśnie nie było, dlatego ostatnio, chciałem, żeby bardzo był. Ostatnio dwa razy chyba był bolka pod rząd, tak mi się wydaje. Dobra, teraz pytanie, czy uda nam się tutaj jakoś w miarę podjechać? Chyba jo. Rozpocznij napełnianie, mam. O, i tutaj mi działa sypanie. Czemu tam nie działało? Nie mam pojęcia, o co chodziło. Bo za dużo tam było rzeczy. Możliwe, możliwe. Dobra, pierwsza przyczepa, słuchajcie, już nam się sypie. Także elegancko, fajnie wygląda, naprawdę bardzo fajnie wygląda to sypanie tutaj z tego, z tego naszego spicherka. To ja to zrobił. Tak, to ja zrobiłem.
55%, kurde, chwilę trzeba poczekać, zanim to się zasypie. No kurwa, no, to przecież zginio tam ledwo, kurwa, na dużo z łopatą stać. No, on tam szufluje. Czekajcie, ja poczekam sobie teraz, aż będę mógł podjechać z drugą przyczepą, to druga jak się będzie napełniała, to wtedy weźmiemy sobie MF-a, bo MF jest podczepiony pod, pod mieszalnik do TMR-u. Pod paszowóz. Nie wiem, czy ja będę dzisiaj robił TMR-a, czy nie. Teoretycznie mógłbym zrobić, bo i tak by je trzeba zrobić, i tak by je trzeba zrobić. Myśmy już sobie troszeczkę namieszali tego TMR-u. Powiem ci tak, najważniejsze są sprzedaże. Bo no ja... TMR to nawet jak nie to na wiosnę się zrobi i wszystko, nie? No ja też tak uważam. A najwięcej, żeby ludziom pokazać... Ja ci powiem tak, że ja nawet chętnie bym ten TMR odpuścił na odcinku, żebyś ty sobie mógł na wiosnę To tam już wiesz, ale lepiej tą sprzedaż, nie? Jak najwięcej tej sprzedaży zrobić. Dobra, słuchajcie, bo my kurde już 15 minut sprzedajemy, ale jeszcze żadnych pieniędzy nie zarobiliśmy. O kurwa, przepraszam, no tak. Także bierzemy sobie tą dwukółkę, no i lecimy po te byki. No z bykami musimy chwilę pojeździć, bo byków do sprzedaży, słuchajcie, mamy 4. Od razu powiedz mi, kupujesz, czy na razie czekamy na to dofinansowanie i wtedy z dofinansowania właśnie kupimy? Ja bym chyba, wiesz co, z jednej strony kupiłbym, bo zobacz, to jest mordo teraz styczeń, luty, marzec, to są 3 miesiące, kiedy one już by mogły rosnąć, nie? No to żeby nie jeździć na próżno, to wiesz, nie, co robić? No, będę chyba od razu przywoził. Od razu dwa wyciągać, dwa przychodzić, bo i tak musisz pod trigger podjeżdżać. A tak sobie myślę, mordo, że jak będziemy mieli te pieniądze na wiosnę, które dostaniemy z tego dofinansowania, te 12 tysięcy, to ja bym po prostu dokupił wtedy tych zwierząt. No to wtedy sprzedać te stare krowy, co ty tam mówiłeś, że mam 30 parę miesięcy, one już będą miały 40 parę. No nie, no ja myślałem, żeby te krowy dzisiaj sprzedać. Aha, ty chciałeś je dzisiaj, no dobra, to może dzisiaj. Ale mordo, mamy 27 sztuk, więc będziemy mogli jeszcze 8 dokupić sobie później. Dobra, dobra, dobra. Więc dobra. Wiesz, to tam na ludzie. Dobra, byczki, słuchajcie, musimy oczywiście po dwa wozić. Cyk. No a tutaj te byki to naprawdę, powiem wam, że jest fajny pieniądz, bo dużo nie trzeba przy nich robić od czasu do czasu, tylko widzicie, że ten, że trzeba im tam coś sypnąć do jedzenia, a tak to one naprawdę bardzo szybko, bardzo fajnie kurwa, rosną. Kurwa, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To dobrze, że jeszcze jeden pełniutki zastawicie bez belki z przodu, na turze, wtedy. Serio? Bo teraz ja może ja wiozę drugi zestaw za 11, nie? No. Czyli dycha na przyczepie, 11 na turze. I została dycha? Teraz po kolejnym zestawie 11? Ja pierdzielę, to ile tych belek tu było, nie? Zaraz podczepiam i ci mówię. O mój Jezu, ale się rozdoiły teraz, nie? Dobra. Nie wyjadę chyba. Boże, ja mam wrażenie, że te samochody tutaj takimi falami jeżdżą, nie? Dobra, spróbuję wyjechać, to może się zatrzyma. 5036 tam było chyba wtedy. Kurwa, no zatrzymać się któryś, bo ja chcę wyjechać. Ja pier... No nie zatrzymają się, chłopie, będę musiał... Nie, już zobacz, tyle przejechało, zaraz będą. Gdzie? No przecież ich jeszcze 40 jedzie. Nie, już o biały jest ostatni. Jo? A skąd wiedziałeś? Widziałem. U ciebie na odcinku pewnie też biały był ostatni, co? Tak. Jo, we kwestie. Zobacz, ty wyjechałeś i oni się zatrzymali. Ale mordeczko masz, ale masz zestaw zajebisty, nie? Na 30 minucie wracam, jak chcesz odcinka. Tylko pamiętaj teraz, mordo, spojrzeć tylko ile pieniędzy, nie? Dostaniemy za to. Znaczy, no ja już widzę, że to jest 35 tysięcy litrów, tam było 35. Poczekaj, muszę wyjść, zobaczyć, kurwa, ile belka jedna ma. Jedna belka w sumy ma 3000. Mordeczko, pierwsze pieniążki dzisiaj padły. Jezus, to jak... Kurwa, miałem byki wziąć, poczekaj. Ty bierzemy teraz te limuzeum, czy nie? Bo mieliśmy angusy, wziąć. No weź, tak. Najmniejsze, nie? Tak. Dobra, może berkshiry weźmiemy. Czekaj, liczą. 35 plus 35 plus 32. A co ty liczysz, mordeczko? Ile będzie za całą... 102 tysiące litrów. To 2000 litrów razy 80 litrów? A nie. Nie, czekaj. Nie, to ona to już litry policzyłem. Razy 48 chyba. Kurwa, 5000 to będzie gdzieś. Serio? To całą sumę, no. Nie gadaj. No, to jest kurwa, ta seria jest piękna. Naprawdę tylko 5000? No bo masz 102 tysiące litrów, a suma jest po 48, no. Ja pierdolę! Kurwa, więc złożyłem niż to warte. Trzeba było lepiej ubezpieczyć, kurwa, i podpolić to. Oborać i podpolić, żeby gospodarz... O Boże!
Mordoch, obciążnik właśnie chciał mnie zaatakować. Chłopie, ja podjeżdżam, nie? A on się na pale, a on się na palecie tak przesuwa lekko w moją stronę, nie? On mruga do ciebie, kurwa, linum. Ja pierdzielę. Dobra, jedziemy z drugim transportem, z byczkami. I wtedy myślę, że pojedziemy sobie jeszcze z tą chyba z pszenicą jednak też, jak powiem wyjedziemy. Ci tak, tu trzeba będzie coś pomyśleć dobrze, albo ten mu power wgrać. A ty w trasie jeszcze? No, w połowie góry. Albo, bo będzie mnie długo na zimowych odcinkach, to kurwa tylko pokazywać sprzedaż byków. Jak nam się nie będzie chciało jeździć tak na ten, na skupy. My kurwa tylko weźmiemy, nie? Wszystko wykipujemy na środku pola, oboramy to dookoła, podliczymy ile pieniędzy by za to było i podpalimy. Dobra, kolejne byczki i kolejne limuzyn sobie kupujemy oczywiście. Kurwa, 5 tysięcy, nie? Przecież oni tam w środku, kurwa w tej kaciapie, palą szluga. Patrzą ile ja się kurwa najeździ tą 30 w tym rozie. I się śmieją, mówię, i się śmieją. Kurwa, śmieją i wejdzie mi 5 tysięcy w pysk rzuci kurwa z tego i mówi może jeść kurwa, nie? O ja pierdziele, dobre. A oni chłopie ciepło, bo się tą słomą kurwa palą w tej kaciapie w środku. O fajnie. Tak to się żyje na tej polskiej wsi. I się cieszę, bo dali 5 tysięcy za słomę na całą zimę do palenia, a tak musieli 3 tysiące za tunę jako groszku dać. A ja kurwa odmrożenia 5 stopnia paznokci mi schodzą. No fajnie, dobre. No ale ty, no mordo, tutaj 5 tysięcy nas ratuje, bo akurat to jest 5 tysięcy, które musimy oddać do banku. Tak, nie, właśnie. No, to wiesz. Także i z tym bardziej się śmieją. Bo wiedzą, że bank... Wiedzą, że bank siedzi u nas na głowie. Kur... No niestety, słuchajcie, takie są realia. Takie są realia, że tej somy, no niekoniecznie, z jednej strony niekoniecznie się ją opłaca robić, bo zobaczcie ile jest z nią roboty, żeby ją zebrać i potem poukładać i w ogóle sprzedać później, to no naprawdę, no nie ma co gadać, ale jest zapierdziel konkretny. Dobra, tu są 36 miesięcy, to będą dwie krowy, więc sobie jeszcze je załadujemy. Ja już jadę, ładuję ci ten ostatni. Dobra. Ty jedziesz akurat, jakieś będzie ładował ten ostatni, to ty jedź tą pszenicę zawieź. W ogóle pszenica jest też na kolonii? Ty, w ogóle się tak teraz zastanawiam, a świnie są też do sprzedaży? O kurde, ty patrz. Ja nie sprawdziłem. Świnie. Słuchaj, są po 925, nie zastanawiałbym się i bym jedne sprzedał. Myślisz, jo? No bo kurde, co, będzie, czekaj grudzień. No i one w kolejnym miesiącu już będą. Mordo, one tak to będą miały jeszcze 3 miesiące, one by były po 1100, po 1200, więc nie wiem. Lepiej ja bym wolał teraz sprzedać, już jak się rozmnożą. Zawsze już kolejne będą miały 3 miesiące. No jo, to prawda, dobra. Dwie krowy sprzedajemy. Kurde, mordeczko, już nam się 17 tysięcy na koncie zrobiło. Samych krów. No. Może my wyjdziemy w ogóle z tych krów. Czemu? Nie wiem. Zastuję, no. Bo zobacz, jakie pieniądze były, jakbyśmy to sprzedali. Nie wiem, czy byśmy serii nie skończyli, jakbyśmy krowy sprzedali wszystkie. Ja nie wiem, czy my nie powinniśmy iść w same byki. No dużo ludzi chciało mięsne, nie? Ale nie, no bez przesady. Ale kiedyś powiedzieliśmy, że jak postawimy nową oborę, to tutaj... A no tam, tak, no tutaj... nowa, znaczy stara będzie na byki, a nowa będzie na mleko. Tak, dokładnie. No tak, no to nie znaczy, że kogo nasze gospodarstwo będzie się opierało na tym, że będą same byki. Ale powiem wam, że z tych byczków jest naprawdę fajny pieniążek. Zresztą z krów też, krowy sprzedajemy, to też są fajne pieniądze. Dobra. Nie, no dobrze jest. W sumie teraz tak, wezmę te dwie ostatnie krowy, które jeszcze chciałem sprzedać. I na razie z nimi nie będę jechał, tylko pojedziemy sobie, słuchajcie, z tą pszenicą. Najlepsze jest to, że my kurna chyba będziemy musieli zrobić tak jak na twoim odcinku, czyli będziemy musieli zrobić cięcie i na szybko te ziemniaki wywieźć, żebyśmy w ogóle na dzisiejszym odcinku mordo dowiedzieli się, ile my pieniędzy zarobimy. No tak też będzie można. Bo tak poza tym, no to kurde ciężko to będzie ogarnąć, nie? No. Dobra, ja wsiadam teraz do MTZ-a. Wsiadam, słuchajcie, do MTZ-a i lecimy. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś kurna wykręcić, bo widzę, że... Widzę, że przyczepa mi się lekko, słuchajcie, przestawiła. Ty, no wiesz, że te belki należą do zamiedzy, czyli do sąsiada? Serio? I to on dostaje pieniądze, od niego będzie musieli to przelać. Skurwisyn! Nasze pieniądze za las! Naszą siatkę wziął naszą. Ale tu napinanie mordo jest stodoły, nie? W tym momencie, poczekaj, że drzwi zamknąć, bo nie mogę wyjechać. Chyba, żeś kurwa ten, siatkę od sąsiada musiał pożyczyć dla jego, to akceptowało belki. Musiałem drzwi zamknąć, bo się kurwa zakleszczyło przyczepę. Pokaż mnie to. No nie, już się odkleszczyło. Zaraz wezmę widły, to nasunę ją. Już się odkleszczyło, spokojnie. Dobra, ty, może pszenica będzie trochę lżejsza, co? Ja pierdziele, nie wykręcę się tu chyba na tym rondzie naszym. Świnie no biegają po podwórku. Już pisali kurwa, że wesele jedzie za chwilę. Czekaj, bo napina... Mausera teraz naciągam. Chłopie, wąsko, jak ci powiem, na jeżdżenie z dwoma przecież... O kurwa! Świnia ze stodoły wybiegła przez ścianę.
chłopie, głową wyburzyła... Za strachu, bo kurwa myślała, że się wali, nie? Głową wyburzyła ścianę. Chłopem. Dobra, co? Nie wiem, patrzysz na kolonii, jest pszenica? Tak, na pewno jest. Na pewno nawet, patrzymy, nawet... kurwa, kolonia akurat upadła. No, nawet nie będę... A, z naszymi ziemniakami upadła. Nawet, mordeczko, nie będę sprawdzał, czy jest ten. Ty jakbyś ja, mógł... Ja kurwa zaprawdzę. Jakbyś mógł, mordo, to... O kurw, jaką cenę oni dawali, nie? Nie ma 400... Wszystko inne upadło na 460 chyba dali, nie? No, a wszędzie jest po 400 maksymalnie, no, poniżej 400. No, też to widziałem. Też to, mordeczko, widziałem. Polecę sobie teraz z tą pszenicą. Ja już zjadę, a ty powinieneś mieć słomę gotową. Dobra. Jak mordo ten, to weź co zrób? Weź, załaduj tą słomę, nie? No. I wtedy weź jeszcze... weź bo jeszcze, wywieź te krowy dwie do końca i świnie wszystkie. 5. Dobra. O kurwa, ze świniami to będzie trochę roboty też. Czemu? Bo one chyba też ciekawe, ile na kołówkę wchodzi. Po dwie chyba wchodzi też. No to masz 5 do wywozu, tak? No to tam 3 razy obrócisz i... Ale to jest blisko, wiesz, to tam nie jest problem. Mówię, najgorszy jest ten wywóz, słuchajcie, na tą kolonię. Tak mnie to denerwuje. Ta góra tutaj. Ale mordo, tu wszędzie, gdzie byś nie pojechał, to wszędzie jest góra. No czekajcie, zobaczymy, może lepiej pójdzie z pszenicą, może te ziemniaki po prostu takie ciężkie były. Dykty ciężkie obijają. Będziemy musieli chyba, mordo, do ziemniaków ciężarówkę zamawiać, żeby przyjeżdżała, nie? O, ogólnie to też mnie w ogóle. To 500 tam w zęby rzucimy kierowcy i przyjedzie, załaduje cały zestaw i ziemniakami... Ale my jeszcze flachę opierdolim, bo już będziemy po wyjazdach, to będziemy mogli łopić od razu. Ja pierdolę, muszę z polowych na ternowe zrzucać jeszcze na piątkę. Jeszcze wyjść i koło popychać. Ja ci powiem, że to jest tragedia, ta góra. Ja wiem, co sezon to mówimy. No. Trzeba kupić. Ja ci powiem tak, że mu powera wgramy. Mordo, tu musi być ciągnik, który ma zapas mocy 100 koni. Nie, ten power trzeba dać i tyle. I wtedy one będą się normalnie zachowywać. Tak jak powinny. Jasna dupa. Tak i ta. Nie wiem, czy do czwórki nie będą musiał zrzucać zara. Czwórkę możemy, mogę jechać kupić zara jak coś. No i ci powiem, że byś musiał mnie pchać z tyłu jeszcze, nie? Patrzcie to, jak obroty schodzą. Ale maciora tu człowieku rozgrzebała wszystko. Ty jedziesz już z tymi? Jedziesz już tak, z krowami? Tak, powiedz mi, czy ja mam jakieś coś do kupić? Nie, nie, krów nie dokupuj. Tylko sprzedać, tak samo świnie, nie? Też nie dokupuj, tylko sprzedaj. Dobra. Niech ta stara lochawica się oprosi. O właśnie. Licz się wtedy. Ja dojadę, słuchajcie, MTZ-em już nie będę zjeżdżał nawet. Mówię, będziemy zaraz sobie to ogarniać, kurwa, zrobię krótkie pieniądze. Cięcie, wywieziemy sobie całe ziemniaki na pociągi i wtedy będziemy przynajmniej wiedzieli, ile jesteśmy w stanie z tego wszystkiego. Ja teraz się do Tomasa przeniosę i zobaczę, czy ja będę mógł w ogóle sprawdzić jego zyski. Ciekawe, słomy, to nie jest single, to ciekawe, czy to zadziała. Ale mówisz o tej słomie, czy co? Tak. Ale tak jak powiedziesz, sprzedać resztę, nie? Jeżeli nie, to ja mam obliczone, no ile da, to więc wiesz. Tylko teraz pytanie, czy tam ten pierwszy transport też poszedł dla Tanasa? No to mówię, że jeżeli pod escape'em się da sprawdzić, to sprawdzę. No dobra. Ale wydaje mi się, wystarczy, że twój odcinek, nie? Weźmiemy, ile miał pieniędzy sąsiad. No jo, to wystarczy sprawdzić, tak? Tak. Ja pierdzielę, no tak z 5 minut, słuchajcie, trzeba liczyć, nie? Na transport w jedną stronę. O jest. Może nie 5, może 4, ale... Ty, jak będziesz stamtąd uciekał, zamówisz pociąg? Tak. Od razu go zamówię, żeby on przyjechał. I wtedy wsiadam do... Ciapka, tak? Ty masz ciapka podczepione do strony? Tak, ciapek już jest oddany. Dobra. On też pewnie ledwo co w górę tam idzie, co? 8. 8? No. No to nie tak źle. No. 1850 to jest chyba za świnie, tak? Tak. Ja pierdzielę, już 22 tysiące, słuchajcie, a na razie posprzedawaliśmy tylko zwierzęta. Więc naprawdę fajna kaska. No drugie tyle podejrzewam dostaniemy tutaj za sprzedaż pszenicy i ziemniaków, nie? Może nie, no, aż tyle. Nic więcej nie mamy nic do sprzedania, nie. Te owce wszystko miało pozostawać. Choć kurde, tamtego nam idzie tyle, że... No mordo, powiem ci, że jak teraz zostawimy, to się nie zmarnuje, tak? Przecież to tam zostanie i wiesz. Później przynajmniej nie będziemy musieli robić tego. Dobra, druga przyczepka. Okej, ja tu zostawiam zestaw, w razie czego zaraz się nim zjedzie. Tylko teraz pytanie, gdzie tu się kuźwa zamawiało pociąg? Tu wybiegasz do tyłu. Jakbyś wjeżdżał, to idziesz w prawo. Tak jak jest wjazd. Tutaj przy tej budce, dobra, jest. I taka budka jest, no. Wynajmij pociąg, okej.
wynająłem i teraz wracam, słuchajcie, na gospę. Wracam na gospę, wracam do naszego ciapka. Czekajcie, bo to jest... Kurwa. Jezus Maria, nie mogę wyleźć teraz. Jeszcze tu do kombajnu. O, dobra. Zestawik przygotowany. Także ja ruszam. Mamy to samo z myszką, co kuźwa na sąsiadach, nie? Jo, wiem, widziałem. Też mi się dzisiaj zbugowało. Jak wysiadałeś z ciągnika, to mi akurat myszka zniknęła, nie? I nie mogłem nic zrobić. Dobra, ostatnią mam. Ostatni transport? Tak. Ostatnią jedną świnię. Ta człowieku, to obita taka przyjedzie, że jest na schabowe. Przepraszam bardzo, nic jej nie będzie na pewno. Na niedzielny obiad akurat dla nas, nie? Bo kuźwa, ona sama jak będzie miała tu stać? Przecież jak ja bokiem wchodziłem przed chwilą, tym miałośka mi przyczepką zawadziłem o bramę u sąsiada, to przyczepkę tak nasunęło, że driftem poszła. Ty, teraz będziemy mieli wszystko mordo sprzedane już, tak? Oprócz tych ziemniaków do wywiezienia. Tak. Dobra, to zajebiście. Teraz ja cisnę. Gdzie ciśniesz? Wozi ziemniaki, no. No ja. Nie jest źle wtedy. 32 tysiące. Ale idzie ciapek. Zaraz będzie zwalniał pod górę. No tu jest też zajebiście duża góra, nie? To się sprzedaje. Dobra. Tutaj zaraz na wjeździe, czy tam dalej do tyłu trzeba jechać? Jedziesz na tym półkolu, tam będziesz, jak wjedziesz w prawo od razu na tym wjeździe, to jedziesz, skręcasz w lewo, żeby objechać i na właśnie na środku objeżdżanie. Dobra, zaraz zobaczymy, jak ciapek sobie poradzi pod górę. A ty redukowałeś tylko na tym, na tych trzech biegach, czy jeszcze do jedynki zrzucałeś? Samo mi jechało, ja się nie bawiłem nawet. Aha, dobra, bo tu nie masz biegów. Nie, na tym dzisiaj się nie bawiłem. 7. Czyżby to utrzymał, czy jeszcze będę musiał zrzucić? 6. 5, dobra, zrzucimy jeszcze jeden bieg. 4. Ja pierdzielę, ciężko ma też. No ale słoma, słuchajcie, trochę mokra. Żeby ona była non stop mokra. Bo stała cały czas na dworzu. Dobra, idzie, 5. Dawaj, czapek, kurwa, będę się tak bujał, żeby go trochę przyspieszyć. No, bujni się! 6, dobra, idzie w górę już. 7, 8, oj, zajebiście, dobra, poszedł. Zaskoczył. 9. Dobra. Słuchajcie, dla tych 5 tysięcy to nawet warto popatrzeć, jak ten ciapek sobie radzi w górę z taką przyczepą sumy. Czekaj, sąsiad ma 48-450, jak sprzedasz teraz sumę, to zaraz będziemy widzieli. Dobra, tylko że ja mam no niepełny zestaw, bo nie mam jednej belki na przodzie, nie? Dobrze, spokojnie, ja mam to policzone wszystko. Dobra. To zaraz będziemy widzieli. Słuchajcie, dojedziemy sobie z tą sumą i wtedy zrobimy krótkie cięcie i wywieziemy na momencie te nasze wszystkie ziemniaki i wtedy się zobaczymy już przy sprzedaży załadowanego pociągu, żebyście zobaczyli, ile my pieniążków w ogóle na dzisiejszym odcinku zarobiliśmy. Dobra, skręcamy w prawo, gdzie ty mówisz, bo lek na półkolu, jo, jakimś... Od razu tak, jakby tylko... A, tutaj gdzie jest ta wiata z tą słomą? Tak, to było to chyba. Tylko że mordo, odtrzymaj się tego budynku, co przy nim jesteś. Jakiego? Od razu jak wjedziesz, to masz taki budynek, który stoi na środku i ty obok, dookoła jego objeżdżasz. No? No to przy nim się trzymaj i na tym półkolu, na tej ścianie właśnie tak jakby odbicie lustrzane drogi by było. Najlepiej to sobie zaznać, bo tak to będę ci godzinę tłumaczył. Poczekaj, bo ja to dawno nie sprzedałem. Normalnie wjeżdżasz i trzymasz się tego budynku i objeżdżasz go. No trzymam się go tutaj i objeżdżam. No i wtedy na... tak jak masz... Dobra, tą sprzedało się. Ścianę, no tylko tą... Sprzedało się. Mówię, najlepiej sobie zaznaczyć, jak się nie wie gdzie i wtedy jest klik. Dobra, słuchajcie, zrobimy krótkie cięcie. Ja raz, dwa wywiozę ziemniaki i widzimy się zaraz, jak będziemy mieli już załadowany pociąg i jak będziemy sobie go sprzedawać. Dobra, słuchajcie, ja wyjechałem właśnie ze skupu. Bolek, jak widzicie, znaczy jak widzicie, jeszcze tego nie widzicie, ale już jedzie sprzedać pociągiem. Także zaraz powinny nam wpaść pieniążki za ziemniaki i 23 500 wpadło nam za ziemniaki oraz za pszenicę, plus do tego, słuchajcie, jeszcze 4900 zarobiliśmy za słomę, tą, którą dodało pieniążki Tanasowi, a nie nam, także mamy 53 900. Także bardzo fajnie, bo gdzieś tam z Bolkiem żeśmy strzelali, że będzie ponad 40 tysięcy, a tu proszę, niespodzianka, ponad 50 tysięcy na naszym koncie. Także ja, słuchajcie, się z wami żegnam, bardzo serdecznie was zapraszam na kolejny odcinek do Bolusia. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, dzięki, trzymajcie się, na razie, cześć! Cześć!